witam wszystkich bardzo serdecznie. Zachęcam również do podsyłania mi propozycji tytułów książek, których recenzje chcielibyście usłyszeć. Jeżeli jest jakaś książka, która szczególnie Was interesuje, ale nie jesteście do końca przekonani, czy warto ją przeczytać, to bardzo chętnie spróbuję ją dla Was zrecenzować i przybliżyć Wam nieco całą treść fabuły. Kiedy pada nazwisko Carlos Ruiz Zafón, to większość osób od razu ma w myślach książeczki, których akcja toczy się w Barcelonie. Warto jednak zwrócić uwagę na pozostałe książki tego hiszpańskiego autora. Dzisiaj postanowiłam zająć się pozycją Światła września, która ukazała się w 2011 roku. Warto wspomnieć, że ta książeczka została napisana już dosyć dawno temu, bo w 1996 roku. Tym razem Zafón zabiera nas do Francji, w której panuje rok 1936. Poznajemy wdowę o imieniu Simon, która razem z dwójką dzieci musi wyprowadzić się z Paryża i podjąć pracę u dosyć ekscentrycznego fabrykanta zabawek. Początkowo propozycja nowej pracy wydaje się być wybawieniem z długów, które zostały pani Sauvel po śmierci jej męża. Nic jednak nie zdradza tego, że w rezydencji Lazarusa czai się coś, co może diametralnie zmienić życie wszystkich bohaterów. Już samo to, że nowy pracodawca zajmuje się konstruowaniem zabawek mechanicznych, które przepełniają całą jego rezydencję. Praktycznie w każdym pomieszczeniu znajdują się małe, metalowe mechanizmy, które ożywają w najmniej spodziewanych momentach. Może w czytelniku budzić pewnego rodzaju strach i dystans oraz powoduje to, że książka właściwie może być podciągnięta nieco pod gatunek horroru. Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów z fabuły, aczkolwiek przyglądając się po przeczytaniu książki wszystkim tym wydarzeniom, które rozgrywają się pomiędzy bohaterami, to chyba jednoznacznie możemy stwierdzić, że w pewnym stopniu jest to powieść grozy. Nie brakuje tajemnicy, momentów napięcia, w których czytelnik właściwie nie wie sam do końca, co się dzieje i co się wydarzy za chwilę. Bardzo pozytywny aspekt tej książki, że cały czas jesteśmy w napięciu i mimo, że pojawiają się takie momenty, w których zapominamy na chwilę o tych drastycznych wydarzeniach, to cały czas gdzieś tam pomiędzy stronami czai się to niedopowiedzenie, te zaskakujące chwile, które właściwie wyskakują, można powiedzieć, znikąd. Oprócz momentów grozy, tajemnicy, pojawia się również bardzo ważny motyw miłości, zarówno tej miłości pomiędzy dwoma młodymi osobami, pomiędzy Irena i Smaelem, jak również może nieco ważniejszej nawet miłości pomiędzy wdową, pomiędzy Simon, a pomiędzy jej pracodawcą Lazarusem, ponieważ ta właśnie miłość, w tym wypadku zakazana, ściąga na bohaterów wszystkie nieszczęścia. Mogłoby się wydawać, że motyw miłości w powieści Zafona może być w tym wypadku trochę cukierkowy i przekolorowany, mając na względzie to, że właściwie cała powieść obraca się wokół tajemniczego morderstwa, wokół niewyjaśnionych wydarzeń. Ale myślę, że autor udowadnia, że wcale tak nie jest i że ten ważny motyw jest bardzo dobrze wpleciony we wszystkie wydarzenia. Zapewne fanów Zafona ucieszy to, że również w powieści Światła września pojawiają się genialne opisy świata przedstawionego, wszelkich krajobrazów. Opisy są naprawdę barwne, zawierają mnóstwo takich detali, które umożliwiają czytelnikowi przeniesienie się bezpośrednio w miejsce, w którym rozgrywają się wszystkie wydarzenia. Przynajmniej dla mnie w każdej powieści bardzo ważnym elementem są takie opisy świata przedstawionego, ale istotną rzeczą jest to, aby te wszystkie opisy nie przeszkadzały w czytaniu, bo bardzo często spotykamy się z sytuacją, kiedy opisy w książce są właściwie takim przerywnikiem nie na miejscu, który burzy cały proces czytania książki, zgłębiania wydarzeń, co jest po prostu nudne, nużące dla czytelnika. W przypadku Zafona ten pisarz ma taki zmysł, że miesza te wszystkie opisy razem z wydarzeniami,
I właściwie dla czytelnika jest to taki miły przerywnik, który umożliwia chwilowe odejście od dotychczasowych wydarzeń i oswojenie się z tym, co będzie się działo dalej. To, co jest bardzo interesujące, to aranżacja pana Zafona odnośnie początku i zakończenia powieści. Powieść Światła Września zaczyna się listem mężczyzny do kobiety, natomiast kończy się odpowiedzią na ten list, odpowiedzią kobiety do mężczyzny. Bardzo ciekawy pomysł, jeszcze nie spotkałam się z taką powieścią. Tutaj te listy troszeczkę zdradzają z całej fabuły, dlatego nie będę mówić dokładnie o co chodzi i zachęcam wszystkich czytelników do samodzielnego zapoznania się z lekturą. Szczerze mówiąc, mało było słychać o powieści Światła Września. Wyszła ona pod koniec 2011 roku, ale już wtedy pojawiły się przesłanki, że w 2012 roku, zaraz na początku, w kwietniu, ukaże się kontynuacja Cienie Wiatru i Gry Anioła, również autorstwa Zafona. Mam tutaj na myśli Więźnia Nieba. Troszeczkę za dużo szumu było właśnie wokół tej premiery z początku 2012 roku, dlatego te Światła Września było nieco za mało rozreklamowane moim zdaniem, ale jak najbardziej zachęcam do zajrzenia do tej książki, do zapoznania się z jej treścią, ponieważ no, jest to kunszt pana Zafona i na pewno nikt nie będzie zawiedziony tym, co uzyska po przeczytaniu. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na bardzo charakterystyczną w przypadku pana Zafona okładkę książki. Wszystkie okładki powieści wydanych przez tego autora faktycznie przyciągają wzrok, przyciągają spojrzenie i już są taką zapowiedzią tego, co dzieje się w samej treści, w fabule książki. Myślę, że to jest bardzo duży plus i wiele osób właśnie tego autora kojarzy z takimi dosyć mrocznymi, charakterystycznymi i przyciągającymi uwagę okładkami. Jeżeli chodzi o powieść Światła Września, to z mojej strony to już wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnych recenzji. Do usłyszenia.